Jeśli prześledzić listę stu najbogatszych Polaków, widzimy, że wielu z nich od dawna szykowało sobie sukcesorów, kształciło ich wręcz w kierunku przejęcia sterów w firmie. Tak więc oni tego problemu nie mają. Gorzej z tymi małymi średnimi przedsiębiorstwami, nawet jeśli właściciele firm rodzinnych są skłonni zapewnić, że leży im na sercu długowieczność firmy i są skłonni zapewnić, że tak, myślą o sukcesji. To realnie rzecz biorąc, niewielu z nich podejmuje działania, żeby te sukcesje Przygotować, a potem przeprowadzić. Raczej zdają się na to słynne polskie, jakoś to będzie. Prosty przykład. Jeżeli ktoś ma, jeżeli ktoś ma mały sklepik monopolowy, to po jego nie daj Boże śmierci działalność takiego sklepu może być kontynu kontynuowana dopiero po odnowieniu koncesji na kolejnego właściciela, bo koncesje są przydzielane na konkretne osoby. Podobnie na przykład bywa z kredytami albo z dotacjami unijnymi. Także. To są bardzo skomplikowane zagadnienia prawne. Po pierwsze, należy uzgodnić sprawy dotyczące podziału majątku, sprawy spadkowe, testamentowe. To jest bardzo skomplikowana rzecz, to trwa. Po drugie, należy wytypować spośród swoich dzieci, jeśli się takowe ma, posiada. Potencjalnego sukcesora. Po trzecie, tego sukcesora trzeba przygotować do bycia y, szefem firmy. To nie jest tak, że z dnia na dzień ktoś może przygotować się do, do bycia szefem dużego przedsiębiorstwa. Jeżeli y, w, szefowie polskich firm rodzinnych i właściciele tych firm nie znajdą w sobie na tyle odwagi, żeby y, te sprawy związane z sukcesją. Y, Wcześniej załatwić, a przypominam, że proces sukcesji to jest nawet 7 do 10 lat. To wtedy ich firmy, ich dzieci biznesowe popadną być może w poważne tarapaty. Muzyka